Inak też był, tak, jeszcze. Pół Tusku są gośćmi programu. Tak, jeszcze po wiadomościach spotkamy się. Poprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Reklama. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pierdol. Także proszę Państwa, tu nie jest Egipt, tu nie ma takich, tu nie ma Faraona, tu nie ma Marcinka Paszka, tu nie ma Anglo-Ameryki Białystok, nie ma takich owadów wielkich. Owszem, kleszcze są niebezpieczne. Owszem, kleszcze są niebezpieczne, ale tak to się nie ma czego tutaj bać. No, jest lekarz, można do szpitala pójść, proszę Państwa, w sensie takim, że nawet można pójść na ostry dyżur i będzie wszystko ok, pod kontrolą. Nie ma co tu przeżywać, proszę Państwa. Radio Koncini. Helenka, pani Maria Piotrowska, Barbara Malczyńska. Dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczne. 204 puszki wersji regular Max 7-up mililitr tylko 22 zł. Jedna puszka tylko 92 grosze. Taka cena to prawdziwy hit, 22 zł. A kawa rozpuszczalna jako w stronę każdy 200. Płaczki żydowskie są i po tej stronie, i po tamtej stronie. I ta von Lipski mówi: no ty nie wiesz, że tutaj są balowani Żydzi? Ja mówię: słuchaj, no, żeby to był Jezus Chrystus, żeby to był chrystianizm, jego naśladowcy, to oni by nie byli pazerni na władzę. A tutaj wszyscy są pazerni, to więc ci, którzy są u władzy, to trzeba ich podkopywać, trzeba ich podjeżdżać. Jak to tutaj robi cały czas Radio Tok FM, ja mówię, że im za to płacą, to niech sobie sami się opłacają, ale państwa polskie, ja tak myślę, nie powinno im dawać pieniędzy. No. Na wymarzonym koncie osobistym. 0 zł za wszystkie bankomaty w kraju. 0 zł za prowadzenie konta. Oprocentowanie wszystkich środków. Tak było, jest i będzie. Przełącz się na wymarzone konto.pl. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.20, Michał Poklękowski, zapraszam. W szybie wentylacyjnym katowickiej kopalni Murski Staszic doszło do wybuchu metanu z rury odprowadzającej ten gaz z podziemnych wyrowisk na powierzchnię. Nie ma kontaktu z jednym z pracowników, który znajdował się w pompowni. Takie informacje przekazał nadzór górniczy. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Trwa akcja ratownicza oraz ewakuacja pracowników z dołu kopalni. Zarzuty znieważenia zwłok oraz próby utrudniania śledztwa związanego ze śmiercią Ewy Tylman mogą usłyszeć pracownicy firmy pogrzebowej, którzy po przetransportowaniu odnalezionego ciała kobiety do zakładu medycyny sądowej robili sobie tam zdjęcia. Policja ma nagrania tego wydarzenia, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy. To zachowanie tych mężczyzn zostało zarejestrowane na nagraniach wewnętrznego monitoringu znajdującego się na terenie Akademii Medycznej. Policjanci natychmiast zabezpieczyli te zdjęcia oraz nośniki, na których one się znajdowały, przed ewentualną próbą nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów. Śledczy zastanawiają się też, czy nie postawić zarzutów mężczyźnie, który znalazł ciało kobiety w rzece, zrobił zdjęcia zwłok i próbował je sprzedać mediom. Przywódcy wspólnot religijnych we Francji wspólnie zaapelowali dziś o zaostrzenie środków bezpieczeństwa w miejscach kultu. To reakcja na wszystkim pieniądze 86-letniego księdza przez dwóch dżihadystów. Przedstawiciele chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i buddyzmu wypowiedzieli się w tej sprawie po spotkaniu z prezydentem Francji. Nakazy aresztowania dla 47 dziennikarzy wydały dziś władze w Turcji. Chodzi o byłych pracowników dziennika Zaman, powiązanego z mieszkającym w USA islamskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem. To właśnie jemu władze w Ankarze przypisują zainspirowanie nieudanego zamachu stanu z 15 lipca. Media informują, że nakazy aresztowania dotyczą m.in. członków kierownictwa. No, dziadu, nie wyjdź tu, no. Artykułów. Słuchasz informacji Tok FM.
$49 tyle za akt. Ja tylko 13 oglądam, słucham wiadomości dnia, ale mnie nie ma w tym czasie. Która przyciągnęła tysiące ludzi z całego świata, podaje AFP. Dotychczasowi właściciele obiektu w tropikalnym raju postanowili na starość wrócić do Australii. Po tych płaczkach żydowskich, nie na starość, tylko na młodość, może się zabezpieczyć, się dowiedzieć, że żydowskie płaczki są rozpoznawalne po wyjściu. Na wyspie w Mikronezji w ręce zwycięzcy trafi cztery. Bez Boga, bez duszy, bez uduchowienia, bez na... takie wyje coś, żeby doprowadzić do śmierci. Zapraszamy. Pogoda. Zagrzmi dziś w Małopolsce, na Śląsku, lokalnie ulewą będzie towarzyszył grad. Wszędzie spodziewajmy się też rozpogodzeń. Najładniej bez deszczu będzie na wybrzeżu. Nadal bardzo ciepło, na termometrach od 25 stopni w Trójmieście, przez 28 w Białymstoku, Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Toruniu, do 30 w Warszawie, w Kielcach i Krakowie. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.